Everybody. Tak, Team Fortress. Co dokładnie? Five Control Point. Otwierz wszystko. Nie, to było CP5, dobra. Tak. Na razie będzie CP, w każdym razie szukamy pięciopunktowej mapy. Tylko zastanawiam się, gdzie to niby jest, co? A, zapomniałem, mój Boże, jestem idiotą. No dobrze, nic, szukamy mapy Badlands. Bardzo przyjemna mapencja. Będziemy sobie oczywiście przyjemnie grać, wyjaśnię wam parę rzeczy. Między innymi jeszcze nic zbytnio nie tłumaczyłem o Engu, o medyku, o Pyro, więc tymi postaciami się zajmiemy. Jest tu atak, obrona, więc będziemy mieli pole do popisu każdą postacią, niezależnie czy ona atakuje, czy ona broni, czy jest neutralna, do pomocy. Tu wszystkim się dzisiaj zajmiemy. Więc usiądźcie spokojnie, weźcie Burna do ręki, tak jak mi dzisiaj dali za darmo pół litra Burna. Zarobi się po prostu. Kocham, jak namawiają ludzie, żeby kupowali, chociaż zwykle dają Red Bulla. Znaczy, zwykle Red Bull rozdają. I to w puszkach, a nie pół litrowo. Ludzie, mam na mija. Więc tak, bierzemy sobie Enga. To jest atak obrona, więc... nie będziemy brali zwykłego działka, no bo to wiecie, punkt się zmienia, raz bronimy drugi, raz trzeci, raz czwarty. I tu nie ma sensu po prostu latać w tej z powrotem, rozbudowywać to działko, więc skupiamy się na jednorękim bandycie. Do jednorękiego bandytu zdecydowanie preferuję Luger Chucka. I tak, do jednorękiego bandyty można samosąd bądź strzelby. Ja jestem fanem strzelby, samosądu tam średnio lubię. I wygląda tak, zaczynamy, tutaj widzimy, że zaraz przyjmiemy, więc... Nasi przyjmą? Tak, A nie, straciliśmy punkt. Dobra, więc tu można na przyszłość postawić teleport. Tutaj spełnimy, jeśli mamy zajęty środkowy punkt. Tutaj przy środkowym punkcie spełnimy się, jeśli... Tutaj widzieliśmy małe starcie z Pyro, niestety nam... Nic z tego dobrego nie wyszło, trochę go zraniliśmy, ale niezbyt to dużo dało. Jak pamiętam, wtedy da się przejść w tamtą stronę, więc spróbuję to zrobić. Da się to zrobić. Gdzie jest ten Pyros? Trzeba to uważać, bo to... Na Pyro to wiecie, zamknięte pomieszczenia sam na sam. Ciężko, bardzo ciężko. Więc tu trzeba z tym ostrożnie. To jest przejście dla skautów, zapomniałem. On tu jest. Na bank. Dobra, poszedł. Tutaj stawiamy działko, żeby siekało, kogo popadnie. Dispenser możemy postawić tutaj przykładowo, żeby leczyło tutaj ludzi różnych. Tutaj widzicie, to ma zasięg dość spory. Tu ewentualnie może mnie osłonić, jeśli ktoś wkroczy. No i tego dostępność do tego jest średnia, jak widzicie. Więc to jest numer jeden miejsce fajne, żeby postawić działko. Dobra, ten pan już wie, że my tam jesteśmy, więc nie zdążymy tego punktu obronić. Więc zajmiemy się jakąś obroną tego miejsca. Pyro na pewno idzie... Oj, może iść górą. Dobra, działko pilnuje dołu, a my idziemy na górę. Tam jest Demonite. Jest i palipa. Coś czuję, że tutaj będziemy musieli pójść w duże działko, bo jak widzicie, Red nas lekko klepie, że tak to ujmę. Tu by musiało być postawione duże działko, a do dużego działku już musi być... Chociaż nie, widzicie, jakoś tam próbujemy ten odbić punkt. Więc myślę, lepszym wyjściem będzie postawienie tutaj mini center, żeby miało widok na punkt. W tym miejscu jest bardzo podatne na strzały, bo jest tam długa, prosta, jest bardzo łatwe do zdjęcia, chociaż też przez rakiety między innymi można jest łatwo zdjąć. Ale tutaj nie ma czasu na namyślenie, gdzie to postawić tak, żeby było najlepiej. Dobra, dzięki. Tak, jest postawione. Teraz sobie postawimy raz dwa dispa, żeby mieć jakieś miejsce do healingu, jak to zmieni, nie można stawiać. Będzie zlipa.
Lochem Laudama, więc nie trzeba się zbytnio przejmować tym, że płaci gdzieś zostanie na zranie. Tak, gramy przeciw dwóm Demonite'om. Nie jest to dobry motyw dla inżyniera, ponieważ tam daje tarczę, to odporność, jak pamiętam, bez działek. No i poza tym jeden pocisk z Lohenlauda bądź granatnika niszczy mini centry. Więc tak widzicie, trzeba tak. Podczas ataku używać tego mini centry, to mini centry stawiacie gdzieś, gdzie może postrzelać we wrogów, zabić kogo, ale nie stoicie przy nim, tylko ruszacie innymi drogami, którymi, gdzie dojdzie do starcia, wasze działko będzie mieć zasięg, będzie wam pomagać podczas tej bitwy. Jak widzicie, pistolet jest dobry na dalsze na potyczki o dużej odległości, większej w sensie. No tutaj nie ma opcji. Tutaj powinno być dobrze w miarę. Ktoś tu jest? Nikogo nie widzę. Myślę, że tutaj zagramy sobie żołnierzem. Aha. Działko mi ten cygan zniszczył. Teraz uwaga, będzie strzał celować na bank. Tak jak wspomniałem. Wystawiam mini centry, próbujemy obronić ten punkt. No proszę, widzicie? Joba ściągnęliśmy. Zaraz salt nam wejdzie na głowę. To nie jest fajna wizja. Weźmiemy sobie aptekencję. I musimy dalej tam. Naprawdę, gra inżynierem z mini centry jest trochę trudniejsza do ogarnięcia. Tutaj trzeba mieć... tak skupiać się na dwóch rzeczach na raz te sprawy. Dobra, ładnie to działko dobiło go tam. No oczywiście, kurwa, rezerwista, plus odtuszacz, nienawidzę tego połączenia, po prostu nienawidzę. Job. Dobra, tu nieco widzieliście, co wam tu jeszcze muszę powiedzieć. Widzieliście działko, gdzieś tam łatwo, szybko stawiać, gdzie będzie mogło pomóc. Wy musicie samodzielnie walczyć, więc tutaj jest potrzebny aim. Jeśli bierzecie zwykłe centry, to musicie wiedzieć, że tu będą atakować. Przy pięciopunktowych to się nie sprawdza. Tylko bardziej wypada brać... duże centry pilnować tego punktu, jeśli przykładowo już atakują nas nasz ostatni punkt, to oczywiście bierzemy duże działko i bronimy go. Kurwiące jest ten pyro. Coś tam zdziała to działko. Jak nie, to my mu pomożemy. Okej. Okay. Poleciał. Gis poszedł. Deathringer. Spy Deathringer. Gdzieś słychać odgłosy walki, ale... dobra. Okej. Dobra, gdzie to działko postawimy? Wiecie gdzie? Myślę, że tutaj na skrzynce będzie dobry motyw. Łatwo może zginąć, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przez ten czas podbijemy dispenser, aby naszych ziomków leczyć szybciej, dawać im więcej ammo w krótszym czasie. Na razie drugi poziom musi im wystarczyć. Zatem muszę trochę zadbać o atak, jak to tam wygląda, bo oni chyba tam mają działko. Więc... do działka inżynier się totalnie nadaje. No widzimy, tutaj jest działko, więc to musi załatwić spy lub salt. Nie ma z tych dwóch. Aha, mają dwa działka. Czyli się dali na obronę max po prostu. Tu gdzieś szedł scout. Podbijemy dispenser, bo miał dużo metalu w środku. Pistolero, man. Dobra. Oczywiście bez działka nie ma roboty. Niech to będzie, kosztuje tylko 100. A jeżeli padnie, się stanie. Dispenser odbudujemy. Nie wiem, ci salt się zbiera do ataku. A, się zbierał, zabrał. Okej.
Dispenser jest prawie rozbudowany do końca, więc możemy go przenieść. No tak, ze spajem nie będziemy mieć tu przyjemnych zabaw. Więc tu zostawimy pod znakiem zapytania. Tutaj możemy jak na razie położyć teleport. Później go przeniesiemy dalej, ewentualnie na razie musimy walczyć o czwarty punkt. Na razie będzie tu, chociaż nie będą teraz środek atakować, więc to może być lekko ryzykowne. Ale myślę, że nie będzie źle. Chociaż w tamtym miejscu powinienem postawić, ale jak to sprawa wygląda? Sprawa wygląda tak, że nie jest tak źle. A, już nie można w krzakach psuć. Tu był Sold. Czyli Solda mamy na plecach. Zarobiście. Widać to? Tu standardowo. Ponownie zostawiamy działkę. Gdzieś będzie w miarę jakiś widok. To musimy gdzieś dać trochę do tyłu. To może być. Na mój gust. Myślę się, czy nie cofnąć. No Jezu, naprawdę ten rezerwista to kurwa denerwujący. No nie, no denerwujący. Nie powiem, że nie. Dobra, i teraz tak, nie mamy wejścia, mamy wyjście. Wygrana, dobra, to chyba zmienimy sobie postać na Solda. I będziemy grać roamerem, czyli kanonierki, planu ciężki lub ogrodnik, to jest do wyboru. Tak, przy roamerze i przy pokecie jest niewiele różnic, tyle że roamer może pozwalać sobie na skoki częstsze, o matko, lecę. Na częstsze skoki. Pocket jak skacze, to musimy mniej więcej wiedzieć, gdzie jest jakaś apteka, żeby uleczyć się, jeśli nie ma medyka. U nas przykładowo medyka nie ma, więc HP może być czasami krucho. Na co trzeba oczywiście zwracać uwagę. Myślę, polecimy na tyły ich. Okej, gdzieś on tam pójdzie na tyły, mi się wydaje, tędy. Albo i nie. Dobra, robimy skok. Zobaczmy, jak ta sprawa wygląda. No, dostał bombę krytyczną na mordę. Oj, a mi zagadało. Ten skałp ma mi ochotę. Widzę pewnie. No, uciekł do tyłu. Aha, dobra, przyjmujemy, tak. Najważniejsza rzecz. Czemu Job do nas przeszedł? Nie chcę tyć o tym moim teamie. No Boże, te skoki już trochę nie grałem, jeszcze to studia. Masakra, nie ma czasu na nic. O Boże! Naprawdę nie ma na nic czasu. No i typowo zajmujemy tutaj punkt. Oglądamy się wszystkie strony, patrząc, czy wróg nie ociąga z celnym strzałem. Musiał tutaj przyjść nam, niestety. To może zagramy sobie chwilę w takim razie pocketem. Pokażę wam, jak to wygląda. Wiemy, że mamy aptekę na środku, prawda? No teraz zaczynamy na środku w sumie. Jeśli zdąży. Wejść na punkt! Dokładnie, dziękuję. Więc tak, jak może to wyglądać? Idziemy sobie, idziemy. Bijemy rakieta. Jezu, co to u mnie leży ostatnio, to skakanie. To weźmy kogoś bez skakania, Pyro, dobrze? Ding ding, pistolet sygnałowy, ding, otuszczacz, pistolet sygnałowy. I poskremiesz płomieni. Coś można wymienić, ewentualnie na strzelbę. Tak, to niezbyt. No jest to typowe takie, wiecie, połączenie na bliskie starcia, w zamkniętych, otwartych pomieszczenia, na dalekie jest pistolet sygnałowy, gdyśmy mieli strzelbę, to spotkanie na dość daleki dystans był nas leżały, bo strzelba by kosiła może po 6, 3, a tak to tym możemy strzelić, podpalić kogoś, to jest zawsze problem dla kogoś. Strzelamy, bo często pojawiają się chwile po nas, tu chyba ktoś mignął, ale nie jestem pewien. Pyro nie ma co robić, tego zrzuciłem. Przestań do mnie strzelać. Człowieczku mojej wiary. No i biją się, oni chyba nie widzą tego, że tego człowieczka się bije.
O, no, spalił się zanim wyleciał. Leciał do mojego pocisku. Szoknął na nim. Tutaj ładnie koszą. Odpalimy. Siekierką, 195 HP. Albo bym podpalony. To właśnie takie typowe granie, najłatwiejsza postać jak dla mnie. Nie ma za dużo problemów z nią. Jest prosta w obsłudze, wystarczy tylko mieć klik, klik i klik. Trzy kliki, zwyczaj większość postaci pada. Nie pada tylko heavy. No i nadhealowane postaci się nie liczą. Kogo jeszcze wam nie omawiałem? Snajpera? Snajpera oczywiście ze snajperką. Takie krótkie, bo to się powoli gubię w tym wszystkim. Engavon w miarę opisałem, Pyro to tam, naprawdę, Pyro nie ma co opisywać. On może wszędzie walczyć. Snajper natomiast musi zachowywać odpowiedni dystans do wszystkiego. Więc jak idziecie tędy, przykładowo na tej mapie, to nie wychodzicie tuż na główne wyjście, tylko idziecie gdzieś bocznymi drogami. Gdzie zwyczaj wrogowie przykładają do tego mniejszą uwagę. Dobra. Ojojojojojoj. No tu zajmowanie punktu też wiadomo. Jak ktoś wie, jak mniej więcej celować, to może z bliższej odległości próbować tak to. Tak to oczywiście unikać bliższych spotkań. No, albo. Na dystans, po prostu na dystans. Nie mieszajcie, bo i tak nie będziemy kończyć, więc wisi mi to. No one cares about the team scramble, they just got scrambled like a minute ago. Dobra. Kwestia wyczucia. O, co to było? Ktoś się trafiony na pewno został, ale kto? Oj, 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 oj. To jest nasz heavyacz. Lipa. No i teraz co ze snajperem, jak wchodzimy do zamkniętego pomieszczenia? W zamkniętych pomieszczeniach jest zdecydowanie ciężej, sekwenda oczywiście ładnie się gasimy. Tutaj, ten długi korytarz jest cudowny dla snajperów na tej mapie, oczywiście łatwo ich zdjąć, ale jest to najlepszy wybór, jeśli chodzi o spot na ostatni punkt. Tam gdzieś ucieka Pyro, tu gdzieś ucieka Scoutik. Tam się gdzieś schował skubany. Niech się przestraszy. Straszył się? Nie, szkoda. Jeszcze mówimy sobie, kosierz mnie medyka, mamma mia, zwykły medigan. Zwykły medigan. Kusza krzyżowca. Pistolet strzykawkowy też jest dobry na bliskiej odległości. Kusza krzyżowca jako broń tak do walki jest średnie, ponieważ chwilę zajmuje to przeładowanie. Podstawy, całkiem podstawę mówić. Leczycie wszystkich. Chyba, że ktoś ma jakąś możliwość schilowania się w bezpiecznym miejscu, to oczywiście wtedy nie. Tu mam oznaczone, że mi się woła pomoc. Komu dajemy Ubera? Klasom grubym, ciężkim, to znaczy Demoman, żołnierz, Heavy oczywiście. No, proszę bardzo. Pyrosowi oczywiście można dać, chociaż on wtedy zwyczaj pali ogniem i wiecie jak to wygląda. Uber Piła jest bardzo dobrym przedmiotem. Uber Piła jest bardzo dobrym przedmiotem, ponieważ trafienie daje nam 25% Ubera. Mam już go 93, abyśmy mieli 80, 70 w tym momencie. Ładnie to snajper, możemy dać oczywiście overheala. Co daje overheal? Przykładowo takiemu snajperowi. Snajper strzeli mu heada, 150 HP, zostaje mu trochę, ponieważ był nadleczony, heavy. Może damy szansę heavy'emu czy perze? Heavy, bo tak nie ogarnie, będzie śmiesznie może. Jeszcze nie, póki nasze życie nie spadnie do niższego poziomu, nie odpalamy Ubera na spokojnie. Idzie nam się śpieszy, bij tam, bij. Dam ci trochę Ubera, bo tam działko jest jeszcze. No i bardzo pięknie, ziomu schował się w... Gin! No! Kurde, no nie mogę go trafić, skubany, no. Level 1 Sandwich, Stone Death. Jeszcze raz sobie zagramy. Widzieliście, to jest takie typowe.
Gdy chodzicie za kimś, jak to ma wyglądać? No oczywiście, zanim dotrzemy na punkt, to jest jeszcze niemożliwe spotkać w tym etapie wroga, to możecie iść luźno. Ale zazwyczaj między wami a polem walki ma być sojusznik. Tak, żebyście nie byli otwarci na ogień, na snajperów, na cały syf, który zagraża wam. Dziękuję, dziękuję serdecznie, Pyro. Ciebie podleczymy, masz malutką HP. Musicie po prostu nad wszystkim czuwać i być strasznie narażonymi na śmierć, ponieważ... Widzicie? Jeszcze ten wkurwiający set z rezerwistą. No i jesteśmy naprawdę narażeni na śmierć. Medyk to jest bardzo ważna klasa, która bardzo często przeważa losy gry. Mam uczony mikro w ogóle? Mam. Cieszę się z tego niezmiernie. Plusy, minusy tego. Leczenie na odległość, zadawanie miary dużych damage'ów na odległość. Critskrieg, Medigun. Oczywiście zwyczaj Medigun ponad Critskriega, ponieważ oba odpalone Mediga zabije, a Critskrieg nie. Natomiast Critskrieg jest bardzo dobry na żołnierza, demomana, którzy mogą walnąć tą krytyczną rakietę, krytycznego sticka, puszkę na dużą odległość i zabić naprawdę nie jedną osobę. Natomiast tak do typowej walki to polecam Medigana. Sprawdza się bardziej, może wam uratować tyłek, gdy macie mało HP. Tu mamy Spine na ten przykład. No nie, już nie zapomniałem, ale widzieliście taki pyrotypowy, cały czas lewy przycisk myszy napierdala i szybciej klika, tym więcej ognia leci, no typowo. Jeszcze może spróbuję coś z tym soldem ugrać, ale zobaczymy, co tam kurde pójdzie, palce mi strzelają. Ja się napiję sekundkę. No widzicie tutaj pierwszy błąd inżyniera. Pierwszy punkt. Na dole widzicie jest kłódka, więc tego punktu nie mogą nam zająć. I po co on tam stawia działko? Cholera wie. No tutaj miarę był skokłany. Oczywiście wychodzicie. Wszystko mieć lepiej przeładowane. W opcjach możecie sobie... ładnie ustawić zaawansowane opcje. Automatycznie przeładuj broń, gdy z niej nie strzelasz. Polecam także odgrywać dźwięk trafienia, żebyś, jak przykładowo wysyłam sticka do domku, odpalam go i mam ding, to wiem, że tam jest przeciwnik, to jest naprawdę pomocne. Wyświetlaj zadane obrażenia, no jest przydatne, bo możemy określić mniej więcej ile przeciwnik ma HP. Teraz spróbujemy coś z tym pyro zrobić, no to zobaczymy co wyjdzie. Do kanarza będzie górą szedł. Dobry. Gdzie on jest? Nie mówcie mi, że punkt zajmuje. Działko tak postawione, że tam nie łapie, więc spoko, spoko. Do tych opcji jeszcze wrócimy, jak zginiemy i to będzie taki finalmente. Tu widzimy, nikogo nie ma, więc możemy sobie spokojnie skoczyć. Niestety nie udało się. Spokojnie weźmiemy apteczkę, zajmiemy punkt, to będziemy widzieli, czy on wchodzi, czy nie wchodzi. Skubany, skąd za mnie strzelam, nie wiem skąd. Snajper to inna bajka. Kiedy mi strzela. Dobra, zajęty punkt. Starał się, ale nic mu z tego nie wyszło. Niestety odbił pocisk, ale obydwoje zginęliśmy, więc... Mogło być gorzej. Pyrosa mają ogarniętego, a... ogarnięty Pyro kontra nie wiem jak ogarnięty Salt, żeby było równo, bo... Co ma Salt? Mil odpada, ponieważ ogień, pozostawiasz płomieni i koniec zabawy. Strzelba, no strzelba ona zadaje duży damage, ale jest pewien odstęp. Trzymam przycisk. Raz, dwa, trzy. Jest pewien odstęp, a Pyro zajmuje podpalenie, jeszcze odepchnięcie, co prawdopodobnie sprawi, że nie trafimy. No i robicie toporem, umieramy. A rakietnica, tym właśnie motyw, że jak jest ogarnięty, to... w tym problem, że... odbije je wszystkie, więc
Te rakiety najwyżej zwrócą się przeciwko nam. Jedyny motyw to jest to, że skończy mu się amunicja i przestanie dziać ogniem i odpychać nasze rakietnice. Ale tak to jest naprawdę ciężko, ciężko. Nie polecam. 2 na 10. Dlatego nie lubię pyr. U Demomanów jest troszeczkę inna sprawa, ponieważ odbijanie puszek jest trochę cięższe. To jest ich heavy? Nie wiem, się, że ty znasz. My mieliśmy heavyacza. No proszę, jakie zdziwienie. No nie mówcie, że zajęli punkt. Ja pierdolę, dwa działka są postawione. No ostatni punkcie schodzi się z kołcik. Wyjebane, przyjmuję. Nie widziałem, żeby tam zdjęli działka. Zobaczmy jeszcze, zanim zginiemy. My chuj, jedno widzę zniszczone, ale to mogli zniszczyć po zajęciu punktu. Kurwa, no dwa działka i zajęli. Masakra po prostu, dobra. Jeszcze powiem, co nam tu jest przydatnego. Pamiętaj, aktywne to jest takie, liczba obrażeń nie blokuje efektów nad głową, na przykład crit, tak, ma być zaznaczone. To jest takie przydatne, jak czasami człowiek chwilę popatrzy i nie wie, czy ma załadowane, czy nie. Szpieg, włącz proste menu przebrań, polecam. Tam zamiast 1, 2, 4, 5 do 9 to macie 1, 2, 3 i każda z tych liczb ma tam cyfry, jeszcze ma 3 cyfry. Snajper, ukryj celownik podczas przybliżenia. Medigan leczy bez potrzeby, tak, to polecam. Jak kogoś leczycie, to nie musicie trzymać tego palca, palec już drętwieje, ale musicie go leczyć. To po prostu namierzacie, klik i leczy sam. A, wyświetlaj znacznik nad leczonym graczem, tak, żebyście wiedzieli, kogo leczycie, żebyście nie czytali i nie myśleli, a kto to był? Ranni towarzysze automatycznie wołają pomoc. No ostatnio grałem na pubach, to sobie włączyłem, bo połowa ludzi była ranna po 10 HP, a sobie nie wołali, więc... Niestandardowe przedmioty na oglądanym graczu. No, nie wiem, co to jest. Dobra, nieważne. Ukryj hat podczas robienia mi kawek, to jest nic takiego. Pyrowizja. Roma wizja? Nie wiem, co to jest nawet. No i tutaj już nic nie będzie. Efekty wydajności. O, różne opcje. Etam, automatyczne podrodzenie. No nic. Jeszcze co wam serdecznie polecam? No tak, kurwa, teraz mi zabił kozów, nie? Jeszcze zagram na gitarę, rzeczy w jakimś tam syfie. Ej, patrzcie, broń mi się zbugowała. I to jest super moment. Ja to po prostu nienawidzę mieć tak blisko broni, bo to jest tak jakiś dziwny, jakbym miał tą broń w oku, czy coś. Jest tak blisko. Więc po prostu wpisujemy VIF, model, podłoga, FOV i ja używam 115. I tu widzimy ładnie ręce, wszystko i mamy jak na dłoni i to według mnie jest bardzo wygodne. Nie możecie dawać więcej, jak pamiętam, niż 125, bo to wtedy coś się psuło chwilę. No nie wiem, dobra, nieważne. Moim jest 115, o jest. Moim jest 115. Co jest? V-I-E-W, my, o, d, l, podłoga, f, o, v, 1, 1, 5. No, dziękuję. Moim jest ten. Wkleję wam jeszcze to w opisie, VIV model FOV. Wpisujcie to w konsolę, którą włączacie, jakim tam przyciskiem używacie. Więc to było takie parę porad. A się z wami serdecznie żegnam. Mam nadzieję, że to komuś coś, cokolwiek pomogło. Coś tam próbowałem wieść, ale nie myślałem, że granie i skupianie się na tym, co się mówi, jest naprawdę aż tak trudne, jeśli chce się gadać z sensem. Co innego rozmawiać o tym, o tamtym, ale konstruować te zdania w głowie, mówić je z sensem na temat do wszystkich rzeczy, mówisz jedną rzecz, nagle następuje jakaś akcja, która jest idealnym przykładem tego, co chcesz powiedzieć później i co wtedy robisz, nie, mózg rozjebany po prostu. A, niestety, tak to wygląda. Dlatego na botach bardzo fajnie się prezentuje parę rzeczy, tak jak to zrobiłem w pierwszym odcinku. Ale dobra, ja się z wami żegnam serdecznie, więc siemson wszystkim, filmik zaraz ląduje na YouTube.